Witamy bardzo serdecznie panią Annę Saniuk, która przyjechała dzisiaj specjalnie na nasze spotkanie z Warszawy. Projekt, który wspomógł nas i dzięki któremu to spotkanie może się odbyć, to projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury. To musimy podkreślić, kultura w sieci, bo dzisiaj kultura przeniosła się do sieci w związku z pandemią i bezpieczeństwem. My siedzimy w bezpiecznej odległości z panią Anną. Piątek wieczorową porą, jest sobota, wieczorowa pora. Taki doskonały czas, żeby sobie porozmawiać, żeby człowiek spotkał człowieka, a to chyba taki moment, kiedy to pani powiedziała, że możemy, to już jest ten czas, kiedy mogę poopowiadać. Ja nawiązuję do książki Anna Seniuk, Nietypowa baba jestem. Jaką nietypową babą pani jest, pani Anno, pozwolę sobie już przytoczyć podtytuł. Dobrze. Dobrze, pozwoli pani, że ja teraz się przywitam z państwem. Oczywiście. Bo widzę, że tutaj zgromadzona publiczność, widzę 5 osób jest, więc bardzo dziękuję za przybycie i za odwagę. Ja przyjechałam no prawie, że półlegalnie, ale w opakowaniu, także nikogo po drodze nie spotykałam. Prosto z samochodu wsiadłam tutaj i bardzo się cieszę, że to spotkanie doszło do skutku, bo to spotkanie już było umawiane, ja nie wiem od kiedy, tutaj pani dyrektor ze mną rozmawiała już chyba od roku i były różne perturbacje po drodze i okazało się, że nie ma takiej chwili, żeby nie można było się spotkać. Okazuje się, że mimo wszystko udało mi się tutaj przyjechać, zresztą nie pierwszy, nie ostatni raz w Lublinie. Szkoda tylko, że tak krótko i tak nie mogę, że tego Lublina jeszcze dotknąć, pochodzić, podziwiać, bo pięknieje z roku na rok. Pani Anna, to proszę sobie wyobrazić, skoro to spotkanie było tak wyczekiwanym spotkaniem i było tak przesuwanym gdzieś ciągle spotkaniem, ilu widzów mamy dzisiaj przed kamerą, ile osób uczestniczy w tym spotkaniu online. Spotkanie transmitowane jest online i zachęcamy państwa bardzo serdecznie do zadawania pytań. Niech to będzie takie spotkanie w szerszym gronie, a to umożliwiają nam kamery tutaj w Dzielnicowym Domu Kultury Czuby, a to spotkanie i ten projekt, również realizacja tego projektu i tego spotkania odbywa się pod egidą Magdy Piotrowskiej, tłumaczy dla państwa na język migowy Ewelina Lachowska. Ewelina, witamy cię bardzo serdecznie. Ja zaczęłam mówić o tym czasie takim odpowiednim, kiedy człowiek myśli sobie, dobrze, to już jest ten moment, kiedy ja chcę o sobie opowiedzieć. To też tak jak spotkanie, to tutaj w Dzielnicowym Domu Kultury Czuby, było spotkaniem przesuwanym, odsuwanym w czasie, ale myślę sobie, że ta intymność, z jaką możemy się tutaj spotkać, ta prawda, jest możliwa chyba tylko dzięki temu, że te rozmowy prowadziła z panią, pani własna, osobista córka Magdalena Małecka-Wipich. Tak. Prawda? To jest chyba jakieś takie poczucie bezpieczeństwa książki, też. Tak. W ogóle hasło tego spotkania to gdzieś w tytule jest PRL. Tak jest. Prawda? Więc do tego jeszcze wrócimy. Między innymi jeszcze ikoną PRL-u, tak okazuje się. Także do tego wrócimy jeszcze, skąd ja się tu wzięłam, no bo jeszcze jedna z nielicznych, tu pamiętam ten PRL, także może powspominamy później. Dziękuję, że pani wspomniała o tej książce. Nietypowa baba jestem, taki jest podtytuł. Dlaczego nietypowa, nie będę zdradzać nigdy, to trzeba w ostatnim rozdziale jest to napisane. Dlaczego jestem? Z jednego małego powodu jestem nietypowa, zupełnie nieważny powód, poza tym jestem zupełnie typowa baba. A książkę tę nietypowo wymyśliłyśmy z córką. Znaczy ja się broniłam przed tą książką długie lata. Już moi koledzy powydawali po 3, 4, 5, 7 książek na własny temat. Ale pani broniła się trochę przed samą sobą chyba, prawda? Tak. Ja jestem w ogóle introwertykiem, a poza tym spojrzałam tak w tył. No cóż, tak w moim życiu mogło się takiego fantastycznego wydarzyć, takiego atrakcyjnego do sprzedania. No niewiele, no urodziłam się, byłam, przyszłam, zdałam do szkoły, zostałam aktorką, no i mam dwoje dzieci. No i tyle, tak można by
No tak, ale to bycie było niesłychanie nasączone różnymi wydarzeniami. Tak, ale zawsze się bałam spotkać się z kimś, kto jest właściwie no, trochę obcy. Przychodzi dziennikarz, przychodzi dziennikarka. No i tak grzebie, prawda? Otworzyć i opowiadać. Bardzo łatwo wtedy jest manipulować takim dziennikarzem, bo on przecież nie będzie... sprawdzał, czy ta wiadomość jest troszeczkę właśnie, czy się zgadza z rzeczywistością. A pomyślałam sobie, żeby nie było żadnego oszustwa, to niech to będzie córka, która spojrzenie, jej spojrzenie po prostu na mnie, bo całe życie spędziła przy moim boku, zna mnie od urodzenia swojego, więc to będzie bardzo ciekawe. I tam są wspomnienia jej, jak małej dziewczynki, dorastające panienki, studentki, później mamy, potem już matki dzieciom. Także z każdego okresu ona ma takie wspomnienia i muszę powiedzieć, że rzeczywiście się natknęłam na to, że nie dało mi się manipulować, bo kiedy przypominałam sobie jakąś historię, mówię, słuchaj, to było, pamiętam, ale mamo, to było zupełnie inaczej, w ogóle coś kręcisz, to tak nie może być. Ja pamiętam, to było tak, tak i tak. No, ja troszeczkę się zaczęłam bronić. Ona z trochę innego punktu widzenia, prawda? No tak, a poza tym, wie pani, jak to manipulujemy swoją pamięcią, to jest dowiedzione przecież. Nawet nie tak perfidnie manipulujemy, tylko nasza pamięć, nasz rozum wyrzuca pewne rzeczy, które są niewygodne, to mówią psychologowie. To działa tak obronnie, prawda? Tak, tak, to działa niezależnie od nas, że sobie coś upiększamy. Mamy jakieś wspomnienie, jakieś nie. Przecież masę ludzi, jak się spotkałam, spotykam się czasem, dużo jeżdżę w pociągu, to mają przepiękne wspomnienia z PRL-u. Mówię, oj, tak jak za komuny to nie było, jak było wspaniale, byli i młodzi. No rzeczywiście, no wtedy byliśmy młodzi i inne spojrzenie na to. Było spotkanie, młodzież, randki, no to wszystko było. I ta komuna szara jakby przykrywała tę wybuchającą młodość i dlatego się ma wspomnienia, jakby tak. A resztę myśmy tam gdzieś upchali i wspominamy tylko, jak to było fantastycznie. Ale... Pani Aniu, ja wrócę na chwilkę do książki jeszcze. Tak. Czego się pani o sobie dowiedziała? Czego pani o sobie nie wiedziała? No na przykład dowiedziałam się, że jestem, ja myślałam, że jestem bardzo idealną mamą, no nie zupełnie, ale że jestem. I że jestem osobą bardzo łagodną, wyrozumiałą, nieupartą, a córka mi tu udowodniła, zaczęła się śmiać. Ja mówię, przecież nie jestem, ty nie jesteś uparta? O nie. I zaczęła... Czyli trochę lepiej pani o sobie myślała. Tak, no, każdy z nas myśli o sobie trochę lepiej. No i udowodniła mi, no może nie jesteś uparta, że nie walisz pięścią w stół, ale cicha woda brzeg rwie i zawsze postawisz na swoim prędzej czy później, więc z tego się dowiedziałam. Dowiedziałam się o różnych psikusach moich dzieci, które nie wiedziałam, że broili za moimi plecami. Dopiero jak stali się dorośli, przyznali się do tego, że na przykład, bo ja mówię gwiazda PRL-u, to ja po 40-latku byłam bardzo popularna. Na ulicy ludzie się zatrzymywali, no nie było jeszcze tych komórek i tak dalej, więc po jakieś autografy spotykały się, a szłam akurat z dziećmi na spacer. I dzieci wymyśliły, że za każdym razem, kto podejdzie do mnie, bo nie mogliśmy dojść do parku, kto podejdzie do mnie, to pokazywali za moimi plecami tym ludziom, którzy z taką miłością podchodzili do mnie, pokazywali język na całą długość i tak. No, wyobraża sobie pani, jakie były komentarze? Proszę? Wyobraża sobie pani, jakie za pani plecami były komentarze, ale ich ta matka wychowała. Tak, gwiazda. Teraz sobie wyobrażam. Teraz o tym w ogóle nie wiedziałam. Nigdy bym się nie dowiedziała, gdyby nie ta książka. Pani Aniu, opowiada pani teraz o swoim życiu trochę z perspektywy swoich dzieci, a ja chcę zapytać panią, co pani wzięła z tego rodzinnego domu, co buduje panią do dzisiaj? Trudno w ogóle mówić o rodzinnym domu, ponieważ moje życie było jedną wielką wędrówką. W Jałcie zadecydowano o moim losie po prostu już bardzo dawno i musiałam się podporządkować temu. W domu w sensie fizycznym w ogóle nie było takiego miejsca. No dom to oczywiście jest rodzina, jest ojciec, matka, siostra, bo nas było dwie, babcia i tak dalej. Ale ciągle ten dom był inny, bo myśmy zostali wypędzeni z Kresów. No to nie były Kresy jeszcze dosłownie, to był Stanisławów, teraz Iwano-Frankiwsk. Wyjechaliśmy w 1945 roku i tułaliśmy się do lat właściwie do
koniec 50., 60. roku po różnych miejscowościach rodzice szukali pracy, byli nauczycielami. Tu 2 lata w tej miejscowości, w innej, tu w miasteczku, tu w trochę większym miasteczku, tu w mniejszym. Także ciągle jak ja się zaprzyjaźniałam z kimś w szkole, to trzeba było zbierać manatki. Trzeba było to oddać, prawda? Trzeba to oddać od nowa, trzeba sobie się zaprzyjaźniać z nauczycielami, ze szkołą, nowe mieszkanie. I ciągle to dzieciństwo pamiętam gdzieś, albo furka, albo pociąg, albo jakaś ciężarówka z tymi meblami, gdzie chodziliśmy. I wreszcie udało nam się na dłużej zatrzymać w Krakowie, dlatego jestem kojarzona, że jestem krakowianką. No właściwie ten Kraków stał się moim drugim takim przyszywanym miastem rodzinnym, zastępczym. Bo akurat trafiłam tam w wieku, kiedy dziewczyna dorasta, gdzie dorastać zaczyna. Także no taki wchodzi też znowu w środowisko dziewczyn, jakieś już ukonstytuowane, młodzieży ukonstytuowane, prawda? No, ja i trzeba gdzieś wejść w to jakoś całym sobą, prawda? I czy przyjmą, czy nie przyjmą. No, to w Krakowie to w ogóle było zupełnie osobne. Ja miałam 13 czy 14 lat, jak wreszcie sprowadziliśmy się do tego Krakowa i tam już zostali rodzice na stałe. Ja się potem przeniosłam do Warszawy, ale od tych 14 do prawie do 30 mieszkałam w Krakowie, czyli ten najważniejszy okres w życiu dziewczyny, kobiety, czyli pierwsze miłości, pierwsze zdrady, pierwsze łzy, pierwsze pocałunki, pierwsze wydarzenia niesamowite. A trafiłam na Kraków jeszcze właściwie taki przedwojenny. Ja chodziłam do liceum żeńskiego, gdzie trzeba było chodzić z tarczą, z berecikiem, w mundurku, do matury. Chodziło się na bal maturalny w białych bluzkach i granatowych spódniczkach byłyśmy od mundurka. Także byłyśmy tak klasztornie dosyć chowane. Co prawda obok było liceum męskie, więc tylko spotykaliśmy się na podwórku czasem, co było bardzo źle widziane przez nasze nauczycielki. I to był taki Kraków jeszcze taki z panią mecenasową, z panią radczynią i tak dalej. Takie były formy. O 10:00 zamykane drzwi na klucz. Trzeba było wracać przed 10:00. Nawet jak byłam na studiach, musiałam wracać. To była dobra dyscyplina? Jak pani ocenia teraz z perspektywy czasu? Nie przeszkadzało nam to specjalnie w niczym. Jak człowiek chciał się urwać, to się urwał, więc omijało się te wszystkie przepisy. No co tam jeszcze w Krakowie? W Krakowie, jak powiedziałam, to jest moje takie zastępcze. Przygarnął mnie ten Kraków. Ofiarował mi wspaniałych przeżyć garściami wiele, wiele garści tych wspaniałych przeżyć, że przypomnę, w latach 60. zostałam Miss Juvenali, to znaczy najmilsza studentka Krakowa, teraz mogę o tym mówić śmiało, bo nie ma się co tu kryć, trzeba się pochwalić. No mój Boże, no komu się zdarza, nie zdarza się na co dzień, żeby być koronowanym na rynku i to w Krakowie, tak mieć jest koronę przepiękną i królować przez cały rok, no trzeba to oddać za rok, no trudno, ale jednak rok sobie pobyłam królową, miałam klucze od miasta, witałam znakomitych gości. Także takie wspomnienia z Krakowem, które mam. I mam do tej pory tam i przyjaciół, i znajomych, i często tam jeżdżę. I pożegnałam niedawno moją panią profesor, do której jeździłam przez całe swoje życie, jeszcze do pół roku temu jeszcze się spotykałam. Także to są bardzo silne związki z tym miastem. Pani Aniu, to też jest taki czas, ten Kraków, podejmowania najważniejszych decyzji życiowych, między innymi o wyborze drogi życiowej, zawodowej. Z tego co wiem, to te pani marzenia były takie bardzo rozbieżne, bo z jednej strony była zakonnica, a z drugiej strony pilot, to prawda? No tak, tak, że chciałam być pilotem, zakonnicą. Tak, zakonnicą chciałam też dlatego zostać, żeby takie długie nosi, przebierać się. No coś w tym było. Coś zostało, coś, prawda? Coś zostało z tego. Nie, ale w ogóle później, jak już tam krystalizowałam swoje zainteresowania, to chciałam iść na historię sztuki, chciałam być konserwatorem, żeby zajmować się, mówię, no, nitką w obrazie przez 5 lat i siedzieć sobie, dłubać. Tam miałam takich znajomych, siostra była starsza, znajomych i z Akademii Sztuk Pięknych, właśnie z artystów i historyków sztuki. Bardzo mi się to podobało i tak pomyślałam sobie, że no, ale zdarzyło się inaczej, bo
Jak Państwo wszyscy wiedzą, no, planowanie, oczywiście bardzo dobrze, że trzeba planować, ale potem zawsze diabli biorą w łeb te wszystkie nasze plany i zupełnie przez jedno albo słowo... Albo Pan Bóg się śmieje, prawda? Jedno, tak, opowiedzcie mi o swoich planach. Tak, tak. Tak, potem jedno zdarzenie jakieś, które jest jakieś jedno zdanie, spotkanie kogoś krótkie działa na nasze życie. Właściwie Kraków mnie ukształtował, bo tam spotkałam wielu ludzi, którzy... mieli na mnie ogromny wpływ, jak to na dziewczyny w wieku 14, 15, 16, 17, to chłonie jak gąbka. Przecież to wszystko, co się dzieje czas dookoła. Zachwytu. A Kraków był wtedy tyglem i takim miejscem naprawdę wysokiej kultury. A tu też rola rodziców chyba, którzy chodzili na spektakle, prawda? I o mały włos nie zobaczyłaby Pani na scenie Solskiego, tak? No zobaczyłabym, tylko powiedzieli rodzice, że jestem za malutka, że później. No ale później już Solski odszedł i już go nie zobaczyłam, tylko oni go zobaczyli. No nieważne, ale wtedy to ten Kraków to był przecież ten przekrój Ailego, Mrożek, Lem. Który wcale nie był taki miły, prawda? Nie. Jak się okazuje. Bardzo miły, tylko wsobny. Małomówny. Małomówny. Kiedyś mieliśmy z nim spotkanie po jego premierze. W teatrze i siedzieliśmy wokół stołu, on się nie odzywał, w ogóle był taki no skonfundowany, tak. Ja wiedziałam dlaczego on, potem się po latach wpadłam na to, dlaczego on nie mówi, bo on pisze. Dlatego nie mówi. Jasne. Jedyne zdanie, które powiedział w czasie tego spotkania, to powiedział: czy mogę prosić o sól? Ale do dzisiaj pani zapamiętała. Pani Aniu... Wracając jeszcze do tego Krakowa, co się tam działo. Rzeczywiście, no tam było wtedy, tak jak powiedziałam, no Tygiel, no piwnica, jama Michalikowa. To były zupełnie inne klimaty niż w Warszawie. W Warszawie oczywiście był STS i oni... z otwartą przyłbicą walczyli z tym PRL-em, z tą komuną, z tymi absurdami. W Krakowie o tym systemie jakby zapomnieli, tak? W Krakowie tak był cudowny sposób, tak. Tam mówię, tak, wspominam to tak, że teraz może jakoś to ładnie. Że właściwie spodło. Oni nie walczyli, tylko udawali, jakby tego systemu nie było. Tak, tak, właśnie tak było. Po prostu w Krakowie udawali, że komuny nie ma. Nie zabierzecie nam śmiechu, zabawy i radości, pisała Olcza Kroniker. To było jakby wyzwanie, rzucone od władzy. Nie było, że a wszystko tak, zaraz zapomniałam. Że Kraków świetnie się bawił, bardzo w tej ciemnej komunie, w tym PRL-u świetnie się bawił bez sam ze sobą, po prostu udawano, na ile oczywiście się dało, że wszechobecna szarość nie dotyczy tego miasta. W piwnicy pod Baranami pojawiały się teksty XIX-wieczne, w ogóle nie były afrontem do władzy, tylko gdzieś przemycano bardzo tam głęboko jakieś, ale to była cudowna zabawa, także trafiłam na ten wspaniały okres, który Kraków proponował wtedy, udawanie, że my tego nie widzimy, co się dzieje wokół, my się bawimy, jesteśmy młodzi, jest pięknie. Jakie wspomnienia ma Pani z jamą Michalikową? Takie te, które zostały najbardziej żywe w Pani pamięci? To była bardzo malutka scenka, ledwo się mieściłam. To była właśnie ta scenka wielkości tej kanapy, więc najwyżej dwie lub trzy osoby mogły się tam zmieścić. No atmosfera była jakby jeden do jednego XIX-wieczna tam i to było i wystrój, i meble, i oświetlenie, i to wszystko. To było jakbyśmy się cofali o dobrych kilkadziesiąt, sto lat w tej przestrzeni. To było bardzo, bardzo piękne i byłam bardzo szczęśliwa i dumna, że moja pani profesor Marta Stebnicka mnie tam zaprosiła do współpracy. Zresztą znakomitych aktorów nauczyłam się tam, znaczy się nauczyłam, nie wiem, usiłowałam się nauczyć, bo sztuka kabaretowa jest sztuką osobną, to nie jest... I to jest sztuka, podkreślmy, tak, prawda? Tak, tak, tak. I tam podpatrywałam kolegów, bo to polegało z kolei, bo w teatrze jest, proszę Państwa, czwarta ściana. Udajemy, że Państwa
nie ma i sobie gramy. A tam wręcz przeciwnie, nie ma. My dialogujemy z publicznością. Jest interakcja. Nie zawsze tak, nie zawsze są jakieś dopowiedzi, jakieś docinki, jakieś komentarze. Trzeba to na szybko skomentować, mieć refleks, z tą publicznością rozmawiać. To była wielka szkoła, wspaniała szkoła różnych rzeczy. Bawiliśmy się tam na takim wozie, tego już nikt nie pamięta, takim ogromnym wozie, gdzie wożono beczki z piwem przez dwa perszerony, takie ciężkie konie mocne. No i wypożyczano nam raz w roku na Dni Krakowa ten wóz, który wyglądał jak scena na tych kołach, ciągniony przez konie, i tam graliśmy igrce w Grudwalą, czyli takie igraszki staropolskie na różnych placach, ulicach i tak dalej, w Barbakanie. Też brałam w tym udział. Gdzieś pod gwiazdami, pod księżycem śpiewaliśmy, bawiliśmy się. No takie wspomnienia, których teraz no trudno mi to opowiadać, znaczy komuś, kto tego nie przeżył. Tak myślę o naszej młodzieży teraz, o młodych latoroślach, o tych moich studentach biednych, zamkniętych w domach. No jak trudno uczyć zawodu teraz, bo online można nauczyć teorię, ale zawód to ja muszę widzieć oko, muszę widzieć sylwetkę, muszę widzieć, jak on się rusza, muszę to się czuje osobowość. Przecież tak jak Państwo wybieracie teatr, nie dlatego, że ze snobizmu, tylko że teatr ma inną atmosferę. Teatr widzę żywego aktora, blask w oku. To nie jest kino. Kino ma też swój urok, oczywiście, ale tak baliśmy się, że ten teatr zginie, kiedy telewizja przyszła, a to nie. Im bardziej w las, to znaczy przed tą pandemią zauważyliśmy, że jest ogromny powrót ludzi do teatru. Wracają, bo chcą mieć ten kontakt, ta atmosfera, która się wytwarza między ludźmi. To nie jest taka kabaretowa. Takiego bezpośredniego spotkania, prawda? Tak. Widzisz aktora i czujesz go, jednego bardziej, jednego mniej. No jest, to jest cudowne. I teraz ci młodzi ludzie, no jak ich uczyć? No mam pomysł, ale nie będę zdradzać. To nie będę pytać w takim razie. Pani Aniu, w szkołach artystycznych albo trafia się na mistrzów, albo trafia się na kogoś, kto gdzieś może spowodować jednak to, że się zamykamy w sobie i nasza przygoda życiowa i ważne wybory życiowe się zmieniają. Pani miała takich swoich mistrzów. To jest duże szczęście, prawda? No tak, zamykamy się, ale szkoła polega na tym, żeby właśnie nie zamykać, tylko otwierać. Z każdym się pracuje osobno, nie można grupowo tak jakoś uczyć ludzi. Każdy jest inny, jeden jest bezczelny, jeden jest nieśmiały, jeden jest z głębokiej prowincji, który ma kompleks tych młodzieży, która jest z miasta, która od dzieciństwa przebywała, chodziła do teatru i tak dalej. Są różni ludzie. Jedni się boją, drudzy właśnie udają, że się nie boją, przykrywają. To trzeba z każdym tam inaczej podchodzić. Trzeba być psychologiem, prawda? No właściwie. Tak. Trzeba indywidualnie pracować. No na szczęście to nie jest duża, jest garstka. No w tej chwili mam 9 osób na cały semestr, więc to się da tak rozmawiać z nimi i pracować. Wracamy jeszcze raz do tego Krakowa. Za chwilę pojedziemy sobie dalej. W Krakowie mówi Pani, że też tak naprawdę zaczęło się Pani życie, że poczuła Pani, że to życie się zaczyna, a wszystko zaczęło się od jakiegoś takiego szalonego pędu przez rynek krakowski z Panem Janem Nowickim. Oj, taki rozdział, sukienki, rozdział skok przez sukiennicę. No, tak jest. Bardzo fajny. Bo ona mnie zapytała kiedyś, kiedy tak poczułaś, że zaczęło się nowe życie, bo tak siedziałam w tym liceum, tam trzeba było bardzo do tej matury siedziało, a potem raptem jak zdałam do szkoły, to się tak otworzyło coś. A potem po tej szkole następny etap to był, kiedy dostaliśmy z Jankiem Nowickim angaż do Teatru Starego, który wtedy był jednym z najlepszych teatrów w Warszawie i w ogóle jeździł po świecie, po Europie. Był bardzo ceniony i wybitni artyści tam reżyserowali. I ja z Jankiem dostaliśmy się do tego teatru i biegliśmy na pierwszą próbę. Tylko pomyliliśmy teatry, sceny. Pobiegliśmy do sceny kameralnej, a próba była
we właściwym budynku głównym przy Jagiellońskiej. No i żeby się nie spóźnić, tam na portier powiedział, nie, to w tamtym budynku jest próba. To pierwsza próba po studiach, no skandal, przecież nie można się spóźnić na tą próbę. Więc zaczęliśmy tak biec, patrząc na zegarek, żeby zdążyć i po prostu trzeba było przebiec przez rynek, bo z jednej strony rynku na drugą stronę. I tak biegliśmy, pamiętam, był taki majowy, piękny dzień, słońce świeciło, pamiętam tulipany miały te kwiaciarki na rynku i myśmy tak biegli i znaleźliśmy się w teatrze. Jak myśmy się znaleźli, nie wiem, raz on mnie ciągnął, raz ja jego, żeby się jak po prostu jak peleton, kto miał siły, to biegł. I wydawało mi się, że ja nie wiem, czy myśmy obok sukiennic, czy przez środek, po prostu wydawało mi się, że myśmy przeskoczyli przez te sukiennice w ciągu sekundy i znaleźliśmy się na próbie i nie spóźniliśmy się. No i tak już zostaliśmy tam na dobre parę lat. Ale miała pani ten pierwszy angaż właściwie obiecany w zupełnie innym miejscu, w innym teatrze i tutaj tak bardzo ważna rola dyrektora Hübnera, prawda? Z którym zresztą spotykaliście się potem w ciągu pani życia zawodowego. To nawet nie jest istotne, czy spotykaliśmy się, bo spotykaliśmy się później w następnym teatrze w Warszawie. Zaangażował mnie do Teatru Powszechnego. Ale po prostu dzięki Hübnerowi jestem kim jestem, bo to był taki mój ojciec artystyczny, mój taki mądry, jeden z najmądrzejszych, na wspanialszych dyrektorów, jakiego miałam szczęście do dyrektorów. Na czym ta jego mądrość polegała? Na przykład mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia i Janka Nowickiego, że nas wziął jako młodych, którzy dopiero zaczynaliśmy tak naprawdę uczyć się, dopiero aktor zaczyna, jak wchodzi na scenę i ma publiczność, a nie w takim pokoiku z panią profesor, która głaszcze i mówi, że będzie dobrze i tak dalej. Więc prawdziwa szkoła i egzamin jest na scenie. I dyrektor Hübner miał, co nie jest charakterystyczne, właśnie nie znam takich dyrektorów, którzy biorą absolutną odpowiedzialność za młodych ludzi. To znaczy, jak on nas zaangażował, to wiedział po co i wiedział dlaczego i wiedział na jakie role. I myśmy tam grali non-stop. Myśmy grali kilkadziesiąt przedstawień, około 30 przedstawień miesięcznie bywało tak, odliczając poniedziałki. To więc była dopiero szkoła życia, no, prawda? No, myśmy z próby na próbę wchodzili, myśmy grali bez przerwy. Obsadzał nas w czym się dało, w czym i to w dużych rolach. Ufał nam. Po prostu chciał nas wychować. Myśmy byli zaangażowani jako para amantów, a ja szybko się okazało, że jednak poszłam, spróbował mnie w kierunku charakterystycznym i zaczęłam grać w komediach, w farsach nawet francuskich, już jako młoda dziewczyna po szkole, więc już tam znalazł dla mnie ujście, znalazł moje warunki, że właściwie nie jestem liryczną amantką, tylko charakterystyczną amantką, czyli komediową aktorką, co mi się bardzo przydało później i w kabarecie, bo potem był kabaret literacki, teatr na wozie, potem kabaret Dudek, Boże, z Gołasem Michnikowskim, Dziewońskim, panią Kwiatkowską, no po prostu. Miała pani tremę? A pani by nie miała. Jak się wymienia takie nazwiska? Nie, oni byli, miałam straszną, po prostu to mnie paraliżowało, ale to byli wspaniali koledzy z tak poczuciem humoru i tak byli pełni ciepła i wyrozumiałości. Po prostu zaczęli od tego, że się zaczęli ze mnie strasznie wyśmiewać. No bardzo miłe. Ale co ty tak? I wszystko tak było. I pani Irena, z którą siedziała w garderobie, też rozmawiała ze mną i dużo się od niej nauczyłam. Też pokazywała etos pracy i też nie deprecjonowała sztuki. Wiedziała, że to jest sztuka kabaretu. Prawda? Bo też mówiła o tym, pani była zdziwiona, że ona tak ciągle ćwiczy gdzieś tam rolę. Powtarza, no powtarza, jest... powtarza teksty. W kabarecie dziwiła się pani? Tak, tak. To była osoba, której nie widziałam, żeby siedziała przez chwilę o tak sobie, że czeka na swoje wejście. Ona cały czas miała tutaj... Chodź no tutaj, dziecko, chodź, przepytaj mnie. Chodź ty. A teraz ty, ja wchodziłam na scenę, mówię, teraz chodź ty. Cały czas była, albo się uczyła, albo ktoś musiał być koło niej, albo powtarzała. Po prostu nie bywa i to się tak mówi, że komediowo to tak leciutko tak sobie zagrasz, tak u publiczności jest, mówię, a to komedia, to się tam zbytnio nie zmęczysz, to się tam tak sobie tylko wejdziesz, pobiegasz. A to jest ciężka praca, ja zobaczyłam naprawdę tą pani Ireny.
ciężka, ciężka, mordercza praca, żeby potem leciutko wskoczyć na tę scenę i wydawać, że nic mnie to nie kosztuje. Mhm. To ja tutaj w takim razie przywołam jedną z opinii po jednym ze spektakli pani Bożeny Winnickiej. O pani właśnie, ma jasność inteligencji i szczerą naiwność, jakąś wewnętrzną miękkość pod pozorną twardą nieczułością. Jest liryczna i śmieszna, cyniczna i sentymentalna, bezradna i agresywna. To z czego teraz jest? Cała pani. Jeżeli pani pozwoli, to później w innych notatkach znajdę skąd, ale natknęłam się na taką recenzję i pomyślałam sobie, że to właściwie cała pani, też jaką ja panią znam ze spektakli i z teatru telewizji chociażby, bo to też był taki ważny moment. W teatrze telewizji zagrała pani, proszę pozwolić, że dokonam trochę takiego przeskoku, nie będzie to opowieść linearna. W teatrze telewizji zagrała pani w 80 różnych? Nie, ja nigdy tego nie liczyłam, ale wiem, że dużo. To był, jak mówimy o PRL-u, to był taki dobry czas też dla teatru, jeżeli coś można dobrego powiedzieć o PRL-u. I to było to, jak państwo niektórzy pamiętacie, no to były te poniedziałkowe teatry. Na które tak bardzo się czekało, prawda? Cała Polska czekała, szczególnie ci wszyscy, którzy nie mieli dostępu do teatrów, a takich jest większość ludzi. Mieli teraz właśnie, jak jeżdżę na spotkania, mówi, Boże, dlaczego tak mało tych teatrów, dlaczego nie możemy, nie mamy dostępu, tak się nas traktuje po macoszemu, bo tam w Warszawie to oczywiście, Krakowie, to można sobie wybrać i pójść. I także i to był ten, to trzeba przyznać, że te teatry, bo to był i poniedziałkowy teatr, i w dwójce wtorkowy, jak i współczesny, w czwartek była Kobra, to myśmy tak próbowali non-stop z teatru do telewizji, z telewizji do dubbingu. Ja pamiętam taką, pierwsza moja, taki dowód popularności to był po dubbingu. Kiedy w sklepie o coś poprosiłam i pani mówi, niech pani jeszcze powie. Mówi, no ale już mówiłam, że cię, zaraz. Irena Forsyth. Ja mówię, tak, że poznano mnie po głosie po prostu, że w dubbingu. Pracowałam bardzo dużo. Mm-hmm. Też bardzo się z tego cieszę. Teatr telewizji, dubbing, radio, film. Oczywiście nie może nasza rozmowa odbyć się bez wspomnienia chociażby 40-latka. Przyznała pani na początku naszej rozmowy, że to był ten czas, kiedy stała się pani bardzo rozpoznawalną i popularną osobą. Także aż dzieci musiały znaleźć jakiś sposób i pokazywały gdzieś język. To było jakieś nowe zjawisko w tamtym czasie, bycie popularnym. Dzisiaj mówi się o gwiazdach już, prawda? Ludziach rozpoznawalnych, ale mających coś do powiedzenia. Nie mówi absolutnie o celebrytach, prawda? Wtedy to było takie zjawisko, które panią gdzieś tam zaskoczyło? Nie, dopiero zaczynaliśmy produkować seriale. No, był ten Cztery Pancerze. Niewiele tych było. Na palcach jednej ręki można było policzyć te seriale. One nie były takie tasiemcowe. Czy pani wie, że pierwsza część, 40-latka, ta właściwie potem była po 20 latach druga, ale ta pierwsza część. Czy pani pamięta, ile miała odcinków? Może 21. 21? 21. To nie brawo było 2100 i 158, tylko po prostu 21 odcinków. I mimo to zdobyliśmy taką ogromną popularność. Co prawda nie było ogromnej konkurencji, były tam kilka seriali było, ale i to były bardzo porządnie robione i porządnie napisane, nie na kolanie, tylko naprawdę każdy odcinek był właściwie takim filmem fabularnym, opowiadał jedną historię, tam mówię o 40-latku, od początku do końca, zamkniętą w sobie i świetne dialogi. Dialogi były tak napisane, że myśmy właściwie nie musieli nic zmieniać, one były tak w dziesiątkę napisane, musieliśmy tylko je otoczyć jakąś osobowością, jakimś zaaranżować w mieszkaniu, bo ileż można w mieszkaniu siedzieć przy stole, siedzieć i rozmawiać. Więc wymyślaliśmy przeróżne rzeczy, że jakieś, czy odkurzanie, czy szycie, czy coś tam, no, żeby to było atrakcyjne. Zdarzyło się tak, co się bardzo rzadko zdarza, że w jednym miejscu czasie zderzają się
takie siły, które się absolutnie uzupełniają i tworzą takie arcydzieło. To znaczy poczucie humoru Jerzego Gruzy, wspaniały scenariusz, który napisali z Teplicem i zespół, który był, czyli Andrzej Kopiczyński, w którym myśmy się poczuli jak rodzina rzeczywiście od początku do końca. Dzieci, które bardzo były kochane i do dzisiejszego dnia, jak spotykam już starców takich, na przykład spotkałam jakiegoś starszego, łysawego pana, okazuje się, że to był Mareczek. I mówi, mamusiu, ja mówię, mamusiu. Czyżbym o czymś nie wiedziała? Czyżbym o czymś nie wiedziała, tak. I do tej pory właśnie Jagódka też zawsze jest, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, jakieś swoje prace to mi dedykuje. Także ta rodzina przetrwała jeszcze ciągle, dziękować Bogu. No i wspaniała obsada, zresztą pani Irena i operatorzy, Jachoda, Zegadło. Wszyscyśmy się spotkali we właściwym miejscu i właściwym czasie, tak można powiedzieć. Myśmy nie wiedzieli, że to będzie, może nadużywane teraz słowo, kultowy film, ale jest w tej chwili, jak oglądamy to po kilkudziesięciu latach, to jest jakby dokument pewnej epoki, naprawdę. Tak, pewnej rzeczywistości, zapis pewnej rzeczywistości, prawda? Tak, tak. Myśmy tym bardziej, że myśmy kręcili w autentycznych wnętrzach. Kiedy budował się dworzec centralny, myśmy wchodzili do tych dołów, do tych kopaczek autentycznych, kopar, które jak była trasa łazienkowska, to też autentyczne były. Można było zobaczyć, jak się to budowało. Tam ekipa została wpuszczana gdzieś tam, żeby mogliśmy tam kręcić. To wszystko takie autentyczne, te dziesiątki fiacików, to nie była dekoracja i scenografia na potrzeb filmu, tylko to rzeczywiście te fiaciki stały jeden za drugim na ulicy. Tak było. Pani Aniu, powiedziała Pani przed chwilą, że to tak ważne, żeby spotkali się właściwi ludzie we właściwym miejscu, tworząc jakiś taki rodzaj wspólnoty. I chcę zapytać o rolę reżysera, bo zdarzali się tacy, którzy mówili Pani, niech Pani wpryśnie na tę scenę, a potem się Pani rozpryśnie. Tak, tak. Ale zdarzali się też tacy, którzy mówili, żeby Pani bohaterka była jak motyl i już Pani wiedziała dokładnie, o co chodzi, prawda? Tak, i to jest właśnie piękne, że mamy wspaniałych reżyserów, każdy jest inny, każdy ma inną metodę. I są potwory, są strasznie... szukam odpowiedniego słowa, żeby nikogo nie urazić. No, trudni we współpracy, bardzo trudni. Są... Tacy, którzy mówią na przykład, zaimprowizujcie coś? O, to jest najgorszy sort. To jest najgorszy sort, ale jest też taki, który ciągle mówi, że źle. Na przykład reżyser, ja miałam w Krakowie takiego reżysera, Jerzy Jarocki, który miałam epizodzik niewielki, tam wchodziłam, taki monolog miałam na pół strony, miałam coś opowiedzieć. Tam, gdzie pani musiała się rozebrać? Tak, 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 że wchodziłam i tam mój starszy taki kochanek, który patrzył na mnie, był zakochany we mnie. I ja opowiadałam, co było i w międzyczasie po prostu rozbierałam się, nie wiedząc, że się rozbieram, z sukienki, z guziczków, z zapinek, z kokardek, bo to XIX wiek, z kapelusików, z pończoch, ze sznurowadeł każdych. Wszystko musiało być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim słowie. No i próbowałam, reżyser mówi, nie to, następnego dnia znowu ja próbuję, znowu się muszę to wszystko pozapinać, poubierać i znowu próbuję, no nie, niech pani jeszcze raz to spróbuje, nie, więc spróbowałam, nie to jeszcze raz, ja muszę się, tak, pani pójdzie, poczekamy, ciągle jeszcze raz i tak około 2 godzin ten malutki monolog robiłam, wierzcie się, reżyser mówi, nie to. No więc ja się przeraziłam, poszłam do domu, coś sobie wymyśliłam, próbowałam. Następnego dnia reżyser mówi, proszę pani scenę, ja próbuję, robię, nie przerywa. Myślę sobie, może dobrze. Stanęłam w takiej koszulce, byłam tylko, bo na bosaka zostawałam. Taka cisza, a tak pracowałam całą noc nad tym monologiem i słyszę, no widzę, że pani pracowała w domu, więc tak biorę oddech. Ale niech pani tego nie robi, to jest jeszcze gorzej. No takie momenty też bywają w teatrze.
No ale zostałam nagrodzona najpiękniej, do dzisiejszego dnia nie zapomnę, to jest najpiękniejszy komplement, jaki usłyszałam, kiedy była premiera. Wrzucono mnie na scenę, powiedziałam, że nie wejdę. No po czymś takim, no nie wejdę. No więc wrzucono mnie na scenę, nie pamiętam, była publiczność, światła, powiedziałam, co miałam do powiedzenia. Schodzę i natykam się na reżysera, który stoi. Z drżeniem serca pani pewnie. Zatrzymałam się. Mówi, no, to jest to. Także warto dla takich chwil też. Wspomniała pani o stresie. Chyba ta młodość daje nam to i pozwala na to, że bez pewnych lęków i skrupułów wychodzimy na scenę, scenę życia, scenę w teatrze, stajemy przed kamerą, ale przychodzi taki moment, w pani życiu też taki moment przyszedł, kiedy zaczęła pani czuć tremę. Dziwne zjawisko, ciało obce, obcy zwierz. Znaczy, lęki się ma zawsze, tremę się ma zawsze. I to między bajki włóżmy, że da się opanować tremę. No po prostu są tremiarze i tremiarze. Ja widziałam wybitnych tuzów, widziałam Irenę Kwiatkowską, Michnikowskiego, którzy umierali przed wejściem, mimo że byli uznani. Piękne to tak naprawdę. Tak, tak, tak. A z wiekiem przychodzi jeszcze większa odpowiedzialność. I ja mówię, pani Ireno, przecież pani to wszystko ma w jednym palcu. Dlaczego pani tak jeszcze ciągle? Mówi, nie, nie. Mówi, im starsza jestem, tym bardziej muszę się przykładać, żeby ludzie nie powiedzieli, że ja się skończyłam, że ja muszę ciągle proponować coś lepiej i wspanialej. I także miałam takich mistrzów. Także tremę się ma bardzo. A młodości, młodość jedno nam dostarcza pewną radość z tego, że wskakujemy w tę wodę i możemy płynąć. I ta radość nas rozpiera. Później ta radość, ta energia młodzieńcza, potem powolutku nas opuszcza, siwiejemy, łysiejemy, ale ta radość, i powiedziałabym w tym najlepszym słowa znaczeniu, bezczelność młodości, że ja wam pokażę, ja mam potencję, ja wiem, ja umiem, ja wszystko wiem teraz, ja się denerwuję, ale ja wam pokażę. No i tak ta młodość, i słusznie, bo wtedy młodym ludziom, którzy mają w sobie taką pozytywną energię, widzę, że grają na 300%, to się wybacza wiele błędów, bo są wspaniali, młodzi, cudowni. No a potem już ta młodość przechodzi i zostaje warsztat, więc trzeba sobie teraz to wyważyć. Energia też musi być pozytywna, potencjał musi być, ale dochodzi warsztat, no i wtedy i odpowiedzialność, świadomość, a więc i trema. Bogu dzięki, że ona jest. Ja przypominam, że nasze spotkanie jest spotkaniem, które możecie Państwo oglądać na żywo. Możecie Państwo również zadawać na czacie pytania. Ja zapytam teraz naszą koleżankę, czy są już jakieś pytania. Mamy pytania, tak? Od Państwa. Mamy pytania, natomiast mamy komentarz od pana Mateusza Nowaka. Pani Anno, pozdrawiam z Wębina. Pamiętamy pani czytanie poezji Anny Świerczyńskiej i Anny ze Stanisławskiej-Zbąskiej. Proszę obiecać, że przyjedzie pani na Wębin w przyszłym roku i zabrzmi poezja. Zapraszamy. Mateusz, pani Anna Saniuk obiecuje, że przyjedzie w następnym roku do Domu Kultury Węglin. Tak, tak. I przywiezie. Wielokrotnie tam byłam. W sercu jakiegoś artystę, tak? Tak. Tak, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze nie mamy pytań, ale zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do zadawania tych pytań, aby to nasze grono trochę się poszerzyło. Ja wiem, że tutaj jest z nami kilka osób, które chcą zadać pytania. Zgadza się? Bo powiedziała pani przed naszym spotkaniem, że będzie pani chciała o coś zapytać. To jeszcze nie ten czas? Nie, to ten czas. Znaczy ja chciałam w imieniu swoim męża i wszystkich swoich rówieśników podziękować za to, że oglądając 40-latka wracamy do lat dzieciństwa. Tak jak pani zechciała powiedzieć, z czym nie trudno się zgodzić, że ten film, serial nie był przerysowany, tam była rzeczywistość, bo ja te czasy pamiętam. I tak jak w sklepach, tak jak w mieszkaniach, te sprzęty, te meble i to wszystko. No później jak już były łuki, to nie każdy je miał w domu, ale na początku to po prostu jest powrót do dzieciństwa, tak jak z mężem oglądaliśmy ostatnio, stąd
pamiętam prawie każdy odcinek, tak, stąd wiem, że jest 21 odcinków jak oczko, tak, i co jeszcze chciałam powiedzieć, że chciałam zapytać, czy Pani dom taki rodzinny też tak wyglądał, tak jak powiedzmy w 40-latku, tak, taki tembr życia, tak z dziećmi, tak z nauką, czy taki mąż też był? Taki trochę nerwowy, trochę taki miły, przyjemny. Nie, to nie był obraz naszej rodziny, mojej rodziny. Nie, to był wymyślony obraz rodziny. Zresztą my byliśmy zupełnie inną rodziną, bo rodziną artystów, mąż kompozytor, ja aktorka. I tak jak dzieci mówiły, no... Wydawało im się, że to tak życie wygląda, że mamy nie ma nigdy wieczorem, bo idzie do teatru, więc i to jest takie przykre, bo wtedy dzień się dzieli na rano i na wieczór, idzie się do pracy w dwóch częściach w ciągu dnia. Oczywiście nie codziennie się gra, ale te dzieci musiały się do tego przyzwyczaić. I poza tym dzieci chodziły do szkoły muzycznej, jedno i drugie. Córka skończyła nawet Akademię Chopina w Warszawie. No ale syn też skończył szkołę muzyczną, więc ćwiczyły i w jednym pokoju jedno dziecko ćwiczyło na fortepianie, drugie na skrzypcach. Mąż komponował na fortepianie w swoim pokoju, także u nas musiała panować cisza, żadnego radia, żadnej muzyki takiego słuchania, nawet tupotu moich szpileczek mąż nie znosił, bo jak ja wychodziłam do pracy, mówię, będzie spokój i ja w szpileczkach wracałam szybciutko, bo jeszcze czegoś zapomniałam i tak stukot. No tak, trzeba było w pantofelkach chodzić i cicho się zachowywać, także to była inna dyscyplina w naszym domu, to zupełnie co innego. No ale PRL nas dokładnie dotknął, tak jak wszystkich. Nie mieliśmy jakichś znajomości wielkich w sklepach. Ja się wstydziłam tam jakoś korzystać z tej popularności, także było co łaska. Wspominałyśmy już dzisiaj podczas naszej rozmowy o tym, czym była jama i czym była piwnica wobec systemu. Głównie pani mówiła o piwnicy i o tym właściwie Krakowie, środowisku krakowskim, które jakby zapomniało o tym, miało taką metodę, zapomniało o tym, jaki system panował. Tak, udawało, że nie ma. Udawało, że tak, że tego nie ma. Czym był film, czym były Panny z Wilka, czym była Konopielka i inne filmy, czym było kino w tamtym czasie? Kino, które też musiało przechodzić cenzurę. Ja w okresie krakowskim nie grałam w filmach. Ja w ogóle nie jestem aktorką filmową i w niewielu filmach grałam. Ale też jakby charakterystyczne to jest, że pierwszy film dla właśnie tego okresu, w którym dojrzewałam artystycznie, to jest mój pierwszy film, nazywał się Lenin w Polsce. Potem szło dalej, co jakiś epizodzik tam grałam. Machałam na dworcu, pamiętam, że się z kim żegnałam i to było wszystko do dobrze, tylko tyle w takim filmie. No, także to charakterystyczne, bo takie filmy wtedy powstawały jakieś. No i właściwie tak dotknęłam filmu, kiedy byłam w Warszawie, ale też niewiele. Dużo grałam w teatrze, telewizji, a film jakoś, nie wiem, czy dużo tu pracowałam, ale w każdym razie w tych filmach, które zagrałam, to bardzo je sobie cenię, te filmy, i są naprawdę moim zdaniem wybitne, ale tylko nie moim zdaniem i nie mam się co tutaj udawać i kryć, bo mam takie trzy takie cenne filmy bardzo, które udało mi się zrobić przy pomocy reżyserów wybitnych, to znaczy Bilet powrotny Petelskich, gdzie grałam dramatyczną rolę matki. Taką, po 40-latku miałam taki przestój dwuletni, w ogóle nie miałam żadnych propozycji, bo to się wydaje, że jak jest sukces, to wtedy jest dużo propozycji. Właśnie wtedy nie ma, bo tak się reżyserzy się boją troszkę, że będzie ta sama osoba, będzie kojarzona z tym serialem, jakby zabije
w tę fabułę. Zabije postać też, postać. Prawda? Także był zastój, no na szczęście. No ale tam stworzyła pani taki dramatyczny portret. Ale to przypadek był też, tak jak w naszym zawsze życiu artystycznym jest masa przypadków. Z wielu rzeczy trzeba rezygnować, z różnych, niektóre się dostaje przypadkiem. To był przypadek. W tym bilecie powrotnym miała zagrać inna dziewczyna, nie mogła z jakichś powodów, musiała zrezygnować i wtedy w popłochu reżyser zwrócił się do mnie. Bardzo się z tego ucieszyłam, bo to była rola zupełnie niepodobna do Magdy Karwowskiej i zrobiłam wszystko, żeby nikt mnie nie kojarzył z tą Magdą jednak. No, starałam się w każdym razie bardzo i to była, bardzo jestem wdzięczna Petelskim, że obsadzili mnie w tej bardzo dramatycznej roli. No i później po tym filmie zadzwonił do mnie pan Andrzej Wajda i powiedział, widziałam panią w tym filmie, bardzo się podobało, że pani tak tam i tak dalej, coś powiedział miłych rzeczy, chciałbym, żeby pani zagrała u mnie. Ja mówię, Boże, znowu jakąś chłopkę będę grała teraz na wsi, no bo jak mi się to tak podobało, to pewnie mnie obsadzi w tym samym. Okazało się, że wcale nie, to były Panny z Wilka, gdzie grałam panią już właściwie, byłą panienkę z dworku, więc grałyśmy takie młode dziewczyny, już dojrzały nieco w dworku, w Wilku. I to Wajda wtedy pani powiedział, niech pani gra, że chce, żeby moja pani bohaterka, tak, pani postać była motylem, jak motyl, tak? Tak, on miał coś takiego wspaniałego, że on potrafił jednym zdaniem albo jednym słowem coś otworzyć, określić, co on by chciał. Bo przy mojej posturze wtedy byłam jeszcze pełniejsza, w ogóle taka pełniutka byłam, taka bardzo. I przy mojej posturze on mówi, zauważył coś takiego, że chciałbym, żeby, pewnie chodziło o duszę motyla, żeby miała, że ona by chciała gdzieś pofrunąć, ale nie może, bo jest chora, bo jest ciężka, bo jest otyła, ale żeby to połączyć, tą duszę motyla z tą posturą, którą Julcia miała. Więc mi to powiedział, już wiedziałam, o co chodzi, starałam się to wykonać jak najlepiej. No a później przyszła wspaniała rola, która też tak w tym czasie przemknęła. Miała jechać do Wenecji na festiwal, ale wybuchł stan wojenny i niestety nie pojechał nasz film wtedy, ale Szczyński bardzo liczył na jakieś lwy weneckie. Zresztą z tą Konopielką mieliśmy dużo problemów, bo długośmy się do niej przygotowywali, scenariusz był według Redlińskiego Konopielka, reżyser Leszczyński to napisał, no i miał już obsadę zrobioną, spotykaliśmy się na próby u niego w domu, niektórzy uczyli się takiego lekkiego wschodniego akcentu, ja nie musiałam, bo ja miałam ten akcent troszeczkę, zawsze mówię po rodzicach, po babcie, to ja potrafię mówić jak potrzeba. No i złożono wtedy do ministerstwa projekt tego filmu i dostaliśmy raz i drugi raz odmowę, ponieważ jedynym sponsorem wtedy to był Ministerstwo Kultury i Sztuki. Nie było prywatnych sponsorów za komuny, więc jak ministerstwo nie dało pieniędzy, to się nie kręciło filmu. Więc powiedzieli podobno, że jakaś zapyziała wieś tam bez szkoły, bez elektryczności, to nie będziemy takich filmów. Nie ma takich wsi, nie będziemy tego kręcić. Jak będzie szkoła, elektryfikacja, to nakręcimy. No. Ja oczywiście żartuję, ale coś takiego było, taki argument padł. I w roku 80, kiedy zelżała, tuż przed stanem wojennym, kiedy zelżała nieco cenzura, dostaliśmy pozwolenie na kręcenie tego filmu i zaczęliśmy w 80 roku kręcić. Kręciliśmy to przez rok, ponieważ to były cztery pory roku, więc trzeba było... To nie znaczy, że było tyle dni zdjęciowych, prawda? Nie. Musiało być wszystko, to było połączone z przyrodą, więc jesień, musiała być zima ze śniegiem, wiosna, jak się budziła, no i żniwa w lecie. Nie można tego było robić w studio, ani komputerowo, ani nic. Więc trwało to rok i zaczynamy w jesieni, 80 rok, i okazuje się, że ja jestem w stanie błogosławionym i mówię, słuchajcie, nie mogę grać, bo kiedy kończymy ten film, tam w sierpniu, to ja właśnie mam termin i będę się spodziewała już tego mojego dziecka na świecie. Ojej, tak się wszyscy zmartwili trochę, że już tyle prób i trzeba będzie szukać od nowa kogoś innego. I reżyser zadzwonił do
autora do Radlińskiego i mówi, co tu zrobić, musimy szukać jakiejś nowej handzi. Taka chwilka ciszy w słuchawce i Redliński mówi, a tam jedno dziecko na wsi więcej, jedno mniej nie szkodzi. I dopisał jedno zdanie, właściwie dwa słowa. Kaziuk, ja zaciężyła. Powiedziałam to w jesieni i mieliśmy wszyscy z głowy, a ponieważ kręciliśmy, tego w książce nie ma. Tego w książce nie ma. Bardzo ładna scena z tego wyszła, że ona taka przerażona trochę, że w łeb może dostała. Mm-hmm. Tak, tak, że o Jezu, to moja wina. No i, a ponieważ kręciliśmy kolejno, no więc ja sobie rosłam w jesień, zima, wiosna, w lecie, to już rzeczywiście, no. I wtedy urodziła się ta moja córka, która napisała tę książkę. I wspominam, mówię, widzisz, kręciłyśmy razem te konopie. Razem z panią grała, tak. Proszę? Razem z panią grała. Tak, grała ze mną i jeszcze miałam tydzień czasu, żeby się odpocząć troszeczkę po zdjęciach. No i fantastyczne rozwiązanie. No i mamy wspomnienia, tak, tak. Teraz po niej widzę, jak to było dawno. Pani Anno, powiedziała pani... Gdzieś chyba w książce, ale też w którymś z wywiadów pojawia się takie zdanie, jakoś Szekspir mnie omija. Mówi to pani z jakimś żalem trochę? No tak, nie, ale to było w jakimś wywiadzie, ale miałam okazję zagrać w Szekspirze. Także właściwie jeżeli chodzi o spełnienie się w teatrze, to mam pełne spełnienie. Tak. Mm-hmm. Do tej pory jeszcze gramy, zapraszam do Teatru Narodowego. 25% widowni, było 50%, no, ale Łysą Śpiewaczkę Jonesko i jeszcze mamy Twórcy Obrazów o Selmie Lagerlof, o tej noblistce z pisarce, którą tam gram, także ciągle dziękuję Bogu, losowi, wszystkim dziękuję, dyrektorom też głównie, że jeszcze jestem w teatrze, jeszcze mnie obsadzają, jeszcze jestem w próbach, jeszcze gram. Co jest teraz pani szczęściem i taką radością, jak pani otwiera rano oczy? O czym pani myśli? Na co pani czeka? A czemu pani sugeruje, że ja ze szczęściem otwieram oczy rano? To z jaką myślą? No, jesteśmy w takiej sytuacji, że trudno się budzić ze szczęściem takim, bo jednak ten garb, nie mówię odpowiedzialności, ale świadomości tego, co się w tej chwili dzieje, to jest bardzo obciążający. I wydaje mi się, że no, próbuję z tym walczyć, że żeby jednak starać się nauczyć się w tym żyć. Wszystkie moje siły i wszystkie moje wysiłki, intelekt próbuję zaprząc do tego, żeby się nie dać wprowadzić w jakiś stan nihilizmu. Że jestem dziś, jestem, żyję, jest cały dzień przede mną. Nauczyć się tak żyć właściwie z dnia na dzień, ale w tym najlepszym sensie, że dziś jest podarunek, mam dzień, co ja w tym dniu dzisiaj zrobię fajnego. Mogę zrobić to. Ja pamiętam w pierwszym lockdownie, kiedy byliśmy zamknięci, ja mieszkam sama, bo dzieci się wyprowadziły, wnuki są gdzie indziej. Ja tylko sceny balkonowe były, spuszczałam koszyczek tam, dzieci przynosiły mi kwiaty, wyciągałam na górę i takie były nasze spotkania. No oczywiście tak jak wszyscy, no trochę porządek robiliśmy i tak dalej, ale ta atmosfera za oknem jednak ciągle była bardzo przytłaczająca. I pewnego dnia się, co ja tak jak pomyślałam sobie, co ja mogę zrobić, coś mam dzień i mało tych możliwości jest. Ja mówię, nie, jest. I zaczęłam, wyciągnęłam kalendarz tegoroczny, zeszłoroczny z paru innych i zaczęłam dzwonić do ludzi, z którymi dawno nie miałam kontaktu, do ludzi starszych, z którymi kiedyś utrzymywałam kontakt. I zaczęłam dzwonić i pytać się coś, jak się ucieszyli.
rozmowy, najkrótsza rozmowa trwała chyba z pół godziny. Po prostu ten lęk, że ludzie się bali, że ja odłożę słuchawkę, bo oni też byli zamknięci i też się ucieszyli. Ja miałam taką misję, tak sobie założyłam, że będę dzwonić, co mnie to też bardzo dobrze robiło. I wcale nie mówiłyśmy o rzeczach makabrycznych, tylko mówiłyśmy, wspominałyśmy o życiu, fajne rzeczy. O życiu, że fajnie, że się czujemy, że coś takiego. I tą energię, którą dałam komuś i czułam, że to tak jak aktor na widowni, aktor na scenie z widownią, to ja czuję, że ta energia została dobrze przyjęta. Mówię, no to zadzwonię, tam za 2-3 dni znowu zadzwonię. No i myślę, że tak, trzeba sobie zadawać takie większe, mniejsze zadania w tym czasie, bo na coś mamy wpływ. Mamy wpływ na nastrój chociażby kilku ludzi, którzy są gdzieś koło nas. To jest bardzo dużo. Oni tego bardzo potrzebują. Ja też tego potrzebuję. Czyli z tego trudnego stanu też wynika jakieś dobro, prawda? No, ale trzeba sobie to uświadomić, że nie tylko ja tu i teraz, ale to wszyscy są w podobnej sytuacji. Podzielmy się tym. Widzieliśmy na początku. Oczywiście, że to jest trudne, bo to się przesuwa w pierwszym okresie. Pamiętacie Państwo, była euforia, były nagrania, piosenki, skecze i tak dalej. To teraz troszeczkę to poznikało. Ludzie są bardzo zmęczeni, ale nie dajmy się. Można przeżyć. Można przeżyć. Spróbujmy. Spróbujmy. Jeden dzień, a potem będzie drugi. I trzeci, 30. No, zobaczycie Państwo, jak będzie. Czy mamy jakieś pytania? Nie mamy żadnych pytań. Czy tutaj mamy jakieś pytania z sali? Ktoś chce zadać jakieś pytanie, jakąś refleksję? Czy po 40-latku zrodziły się jakieś przyjaźnie? Takie, które trwały długo, długo. I z kim się Pani najlepiej pracowało? Tak, czy to był pan Kopiczyński, czy pan docent Gajny, uwielbiany? Nie, no tak jak mówiłam, to był taki zespół, który się tak był doskonale dobrany, że myśmy się czuli rzeczywiście jak rodzina i tak jak mówię, dzieci do dzisiejszego dnia mnie traktują jak mamuśkę i to jest cudowne. Ja chciałam jeszcze Państwu, czy Pani ma pytanie? Mam, nie wiem, czy to w ogóle czytać coś tutaj Państwu. Oczywiście, czytać, zachęcamy. Bez występów ja nie mogę. Muszę wystąpić. Tutaj zamieściłam dwa wiersze. Jeden wiersz, który mówiłam na egzaminie wstępnym, ale jest bardzo długi, piękny, a Asnyka nie będę mówić. Ale mam, bo to zahaczyliśmy o szkołę bardzo mało, teraz właśnie się trapimy wszyscy, co będzie z tą naszą, bo to zajęcia, praktyka to jedna z właśnie, zresztą nie tylko nas dotyczy ta praktyka, innych uczelni też, że nie wszystko można opowiedzieć, tak jak przychodzą nieraz studenci. Panie profesor, niech pani powie, jak zostać dobrym aktorem? No jakby to było przepis, recepta. Jakby to było takie proste. W ciągu, że jedno zdanie i wtedy dziękuję bardzo, już będę dobrym aktorem, już się dowiem. To przede wszystkim rzemiosło, bo światło się ma w sobie wrodzone, jakieś piękne światło i coś się ma, tylko trzeba je wydobyć. Ktoś bardzo nawet nie wie o tym, że ma i tak dalej. I do tego służą po prostu technika aktorska, do tego służy. Bo żeby być wielkim artystą, to po prostu trzeba być zrozumiałym i słyszalnym. To znaczy mówić wyraźnie i w miarę, żeby ludzie słyszeli, bo inaczej swoim talentem się nie przebije. No, a tutaj we mnie, tutaj serce całe się gotuje, a tutaj nie mam warsztatu, nie umiem jak machnąć ręką, nogą i tak dalej. Więc my dajemy ten warsztat, ale też szukamy tego światła. Widzicie Państwo na scenie, przecież jest wielu aktorów w sztuce i jeden z nich przykuwa naszą uwagę i możemy od niego oderwać oka. Wszyscy są dobrzy, wszyscy są świetni, wszyscy są wspaniali. I to świateł to za bardzo szafujemy takim, teraz powiedział, utalentowany. Zdolny. Utalentowany jest rzadziej. Genialny jest bardzo rzadko. Genialna. Geniusz to już może Mozart, Beethoven. Łomnicki, Holbeck. Także
Także próbujmy z tym rzemiosłem. Ja a propos tego rzemiosła przeczytam list. Mogę? Oczywiście, scena jest pani. Zbigniew Herbert, kiedy przygotowałam dyplom z moimi studentami w 90-tych latach, to była reżyseria Zapasiewicza. Spektakl składał się z wierszy Herberta o panu Cogito. No i studenci zaprosili pana Herberta na premierę, ale był już bardzo chory, wtedy nie mógł przyjść, więc studenci, dzięki temu, że profesor Zapasiewicz ich umówił w domu, poszli do Herberta zanieść mu tak po prostu tylko zaproszenie, afisz, program, żeby zobaczył, jak to wygląda i na pamiątkę, żeby to miał, bo wiadomo, że nie przyjdzie. No i rozmowa trwała bardzo długo, mimo że ona mówiła, że krótko, bo jest bardzo zmęczony, ale z godziny tam siedzieli i po czym już okazało się, że już muszą iść, zaczęli się żegnać i pan Zbigniew Herbert powiedział, to czekajcie, to ja wam jeszcze taki liścik z okazji premiery napiszę. I ten list wisi do tej pory od tego czasu na ogromnej ścianie w szkole, w akademii, dużymi literami. I ja zawsze mówię, żeby się studenci go nauczyli na pamięć. A ten liścik brzmi tak. Nie wiem, do której kamery mogę mówić. Nie wiem, której. Do obu? Do tej? Do tej. Że tak mi będzie najwygodniej. List Zbigniewa Herberta do studentów Akademii Teatralnej 14 stycznia 1995 rok. Do studentów Akademii. Drodzy nieznajomi. Jesteśmy dość osobliwą, małą, skłóconą gromadką, bez której prześwietna ludzkość może się zupełnie dobrze obejść. Jesteśmy beznadziejną mniejszością i co gorsza, uzurpujemy sobie prawo do wzniecania niepokoju. Chcemy zmusić naszych bliźnich do refleksji nad ludzkim losem, do trudnej miłości, jaką winni jesteśmy sprawom wielkim. Także pogardy dla tych wszystkich, którzy z uporem godnym lepszej sprawy starają się człowieka pomniejszyć i odebrać mu godność. Czeka was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości. Za pięknym rzemiosłem przeciw tandecie. Za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu przeciw łatwej manierze, za prawdą przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. I nie bądźcie na litość boską nowocześni. Bądźcie rzetelni. Hołdujcie w sobie odwagę i skromność. Niech wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to, co osiągnęliśmy dzisiaj, to jednak stanowczo za mało. Życzę wam trudnego życia. Tylko takie jest godne artysty. Zbigniew Herbert. Ja myślę, że każde słowo po Herbercie już będzie nie na miejscu. Poza podziękowaniami za pani obecność, za spotkanie z nami, za tą prawdę, za pani córkę, która też tę prawdę wydobywa. I być może powstanie postscriptum do tej książki. Syn też wydobywa. Synowi też dziękujemy. Może też jeszcze o pani napisze, a ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Magdzie Piotrowskiej, która jest kuratorką tego właśnie cyklu Piątek wieczorową porą. Dziękuję bardzo serdecznie Ewelinie Lachowskiej, która tutaj migała. Ja dowiedziałam się, drodzy Państwo, dopiero wczoraj, że język migowy nie jest językiem międzynarodowym, tylko każdy kraj ma swój język migowy. I ja pani dziękuję za piękną polszczyznę i za piękne role aktorskie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin w następnym roku.
Tak, Pani Mateuszu, obiecałam. Do zobaczenia. Niech się stanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.